Witam serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i serdecznie zapraszam na kolejne studium Pisma Świętego, które w tym kwartale jest poświęcone listowi do Hebrajczyków. Dzisiaj będziemy omawiać 12 rozdział, a nasze studium nosi tytuł Otrzymujemy Królestwo Niewzruszone. W naszym dzisiejszym studium na szczęście nie będę sam. Są ze mną także i trzej pozostali uczestnicy. Pozwólcie, że teraz ich przedstawię. Jest z nami Zenon, Błażej i Maksymilian. A ja mam na imię Łukasz. Ponieważ będziemy otwierać Boże Słowo i będziemy zajmować się tym, co święte, dlatego myślę, że powinniśmy rozpocząć od wspólnej modlitwy. Bardzo proszę, Zenonie, do modlitwy. Nasz kochany Ojcze i Boże, zawsze mamy świadomość naszej zależności od Ciebie, ale są chwile, kiedy potrzebujemy Twojej pomocy szczególnie i taką chwilą jest każdy taki czas, kiedy otwieramy Twoje Słowo, bo chcemy go dobrze rozumieć. A mamy zapewnienie, że Duch Święty będzie pomagał w zrozumieniu wszystkim, którzy szczerze pragną zrozumienia i poznania prawdy. Dlatego otwieramy nasze serca i umysły i wierzymy, że Duch Święty w niewidzialnej postaci będzie inspirował nasze myśli, jak również myśli wszystkich, którzy zechcą razem z nami śledzić i starać się zrozumieć, co znajduje się w przekazie studiowanego dzisiaj fragmentu listu do Hebrajczyków. Pomóż nam, Panie Jezu. Amen. 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 List do Hebrajczyków to bardzo ważny list, zawiera w sobie wiele elementów, które nie są szczególnie głęboko omówione w Nowym Testamencie, ale też i nie zawsze łatwy. Wymaga on czasami głębszego przemyślenia. I akurat dzisiaj będziemy dyskutować o 12 rozdziale, a dokładnie o fragmencie pomiędzy wierszem 18 i 29, który też takiego, myślę, wymaga dobrego zastanowienia. Generalnie ten fragment stanowi takie swoiste podsumowanie najważniejszych elementów, które są zapisane w liście do Hebrajczyków. Przede wszystkim w odniesieniu do Chrystusa, do Jego służby dla człowieka w niebie, do Jego intronizacji, czyli do Jego powołania w niebie, jakby po powrotu do pełni władzy, a także, jak już wspomniałem, służby dla człowieka. I także konsekwencji tej służby kapłańskiej, która na końcu oczywiście przyniesie co? No, przyniesie wybawienie dla wiernych, dla ludu Bożego, a z drugiej strony przyniesie oczywiście konsekwencje dla tych, którzy Boga odrzucili, czyli no, niestety przyniesie wykonanie wyroku na nich, które równa się niestety ich zniszczeniu. I oczywiście tutaj przewija się też ten, myślę, ważny element, jak zresztą we wszystkich rozdziałach listu do Hebrajczyków, element krzyża, czyli tego, na jak ważne jest to, co Jezus zrobił na krzyżu w kontekście tego, co dzieje się dalej w historii. Tak? Bo przecież list do Hebrajczyków o tym tak dużo mówi. A zatem przejdźmy do naszego dzisiejszego tekstu. Przeczytajmy sobie może na wstępie kilka wierszy. Proponuję, żebyśmy przeczytali od wiersza 18 do 24, czyli 12 rozdział listu do Hebrajczyków, wiersz od 18 do 24. Może poproszę Błażeja.
Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżący. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Jak w poprzednich rozdziałach, tutaj było zwrócony wzrok adresatów na rzeczy lepsze, na lepsze kapłaństwo, na lepsze pośrednictwo, na lepszy odpoczynek, tak tutaj tych rzeczywiście, tak jak mówiłeś, to jest podsumowanie, jest nagromadzenie tych lepszych elementów, bardzo dużo wymienia. Mhm. Tak jest. I mamy też ten element właśnie: nie podeszliście, podeszliście. I no właśnie też ten element góry Syjon. Jak mamy to odbierać? Otóż mamy tu do czynienia ze szczególną wizją proroczą apostoła Pawła. On właśnie był w tej roli proroka, otrzymał wizję tego, co było, co jest opisane w drugiej księdze Mojżeszowej, gdy naród izraelski znalazł się pod górą Synaj jako niewolnicy wyprowadzeni z Egiptu. I tam miało być zawarte przymierze, a częścią tego przymierza miało być nadanie dekalogu. I pośrednikiem między tym ludem, narodem zebranym dookoła tej góry był Mojżesz, ich przywódca. Jakie elementy są przedstawione, charakterystyczne dla tego wydarzenia? To jest dotykalny i płonący ogień, to jest mrok, to jest nieprzenikliwa ciemność, to jest burza, głos trąb, głos słów, a także spadające kamienie. A więc możemy się domyślać, że mogło być coś w rodzaju wybuchu wulkanu, który wyrzucał z siebie ogień, a także i kamienie. Następnie drugi obraz to jest wizja prorocza apostoła Pawła na przyszłość. Choć w jego metodyce nauczania jest ten, jakby powiedzieć, ten styl mówienia o czymś w czasie teraźniejszym, niezależnie od tego, czy się to dzieje teraz, czy to będzie się działo w przyszłości. A zatem góra Syjon, pod tą górą jest lud Boży, pośrednikiem jest Jezus. I co w tym, pod tą górą, kto się, jakby powiedzieć, spotyka? Jest Bóg sędzia, jest tam, jakie elementy? Jest tam miasto Jeruzalem niebiańskie, jest niezliczona liczba aniołów, zgromadzenie pierworodnych, duchy sprawiedliwe i doskonałe, Jezus pośrednik i krew z ofiary Pana Jezusa. I teraz powstaje pytanie, ta druga wizja, kiedy ona może się zrealizować? Zgodnie z tutaj propozycjami teologa Feliksa Corteza, ta wizja dotyczy wydarzenia po wniebowstąpieniu Jezusa, chociaż może się ona również powtórzyć w czasie sądu przedadwentowego, czego nie będę szczegółowo wyjaśniał, ale także nie mamy pewności, czy ona nie zdarzy się jeszcze w innym momencie, bo to jest wciąż wizja. Teraz mamy radosne zgromadzenie na Syjonie. Miasto Boże było na Syjonie, tak mówi Psalm 87, a zatem mamy to, liście do Hebrajczyków, jakby powiedzieć, to miejsce jest aż w czterech tekstach biblijnych, każdy może znaleźć w liście do Hebrajczyków. Następnie niezliczona liczba aniołów, nie trzeba chyba to komentować. Wspomnienie o tym jest również w Apokalipsie. I teraz, jest tam zebranie pierworodnych. Otóż użyte słowo w greckim jest to eklezja, czyli zjednoczenie religijne,
czyli pewne zebranie, w którym jest pod kątem religijnym, ujednoliconym religijnie. Trudno mieć kościół, którym są wyznawcy różnych wyznań. Orientacji. Orientacji, tak. A zatem, pierworodni, i tam jest podane zapisani w niebie, to przede wszystkim zdeklarowani wyznawcy Chrystusa. Dla tych, którzy słuchali kazania apostoła Pawła, byli to jego słuchacze. Potem są następnie czytelnicy tego listu do Hebrajczyków. I mogą to być również odkupieni albo wierni Bogu od stworzenia świata. Bo nie dotyczy to tylko okresu Nowego Przymierza, ale Przymierza Starego. I potem jest element Boga Sędziego, to jeszcze omówimy za chwilę to. Szczegółowo. Pośrednik i krew Przymierza, mamy zamianę z pośrednika Mojżesza na Jezusa. Krew z ofiary Chrystusa została wniesiona do niebiańskiej świątyni. Teraz są tam interesujące istoty duchowe, tak zwane duchy sprawiedliwe i doskonałe. Tutaj cytuję szczególnie właśnie ten przekład gdański, bo on naśladuje przekład Kalwina, który nie użył tego dziwnego, jakby powiedzieć, tłumaczenia, że to są duchy sprawiedliwe, które osiągnęły doskonałość albo jeszcze jakaś inna forma. Moim zdaniem to są duchy sprawiedliwe i doskonałe, mają dwie cechy. Nie będę rozwijał te cechy, bo wydaje się, że to chyba łatwo na podstawie pism nowotestamentowych zidentyfikować, ale chciałbym się chwilkę tylko zająć słowem duchy. Otóż list do Hebrajczyków dla wyznawców teologii opartej o filozofię grecką, tam gdzie się pojawiają duchy albo tam gdzie się pojawia dusza, to zawsze widzą ten drugi element istoty człowieka, że człowiek jest składany z elementu cielesnego i duchowego, czyli dusza albo duch. I po śmierci ta dusza, a nawet duch, wędruje do nieba czy do jakiegoś innego miejsca. Oczywiście dokładne badanie tego tekstu nie pozwala na taką interpretację, ale z punktu widzenia takiej teologii, nie chcą za bardzo przyjąć krytycznie, że to nie pozwala, bo to pasuje do tego, że te duchy, które są już tam, mało z tego, można też tam widzieć, że tam w niebie już są ci święci, którzy, prawda, doznali tej szczególnej łaski, a prawda, władze tutaj na ziemi uznały, że ta osoba dana w tam niebie jest. I teraz chciałbym podać taki szczegół, który jest niezwykle istotny. Mianowicie, że przez użycie w ogóle w liście do Hebrajczyków, de facto spisanego kazania apostoła Pawła, jest to spisane kazanie. Czyli w czasie, gdy się przemawia, używa się różnych, że tak powiem, wyrażeń. Nie tylko dosłownych, ale i przenośnych. I właśnie w mowie się więcej używa przenośnych, różnych i tak dalej, bo to ilustruje argument. Mhm. I mamy tu do czynienia właśnie taką figurą retoryczną, jakim jest synekdocha. Synekdocha to jest taka figura retoryczna, która zamienia znaczenie czegoś innego. I tak jest pierwszy rodzaj, to jest totum proparte. Czyli całość oznacza część. Przykład, Polska wygrała. Polska nie wygrała, tylko drużyna piłkarska wygrała. Dalej,
W Ewangelii Łukasza mamy napisane, że zgodnie z edyktem cesarskim cała ziemia miała być spisana, na które ten spis powszechny również udali się Maria i Józef. Ale w końcu nie cały świat został spisany, tylko zostały spisane te narody, które należały do Imperium Rzymskiego. Więc każdy to rozumie i również tak jest tłumaczone. Natomiast jest druga formuła, pars pro toto, czyli część oznacza całość. I tak się mówi, że są płótna historyczne. To nie chodzi o płótno materiał tekstylny, ale chodzi o obraz. I znowu, część tego obrazu jest właśnie płótno, na którym to jest namalowane. Dalej. Mamy również w liście do Rzymian o każdej duszy, u Łukasza wszystkie ciała. Potem mamy w Łukasza moja dusza, 1 Piotra zbawienie dusz, jest również 8 dusz w pierwszym liście Piotra. A zatem tłumacze już współcześni zamieniają to na konkretne słowo osoby. No bo wiedzą, że tam jest ta figura stylistyczna, ale tam, gdzie by było trzeba zamienić na osoby, to oczywiście tego nie dają, jeżeli jest to potrzebny ten tekst do podtrzymania tej terminologii, prawda, czyli sposobu określenia istoty ludzkiej. I teraz w pierwszym liście do Filipian jest takie wyrażenie z duchem waszym. To nie chodzi o z naszą duszą, czy jakimś istotą niecielesną, czy tylko z wami. I w związku z tym, w całej tej sytuacji duchy sprawiedliwe i doskonałe, to są osoby doskonałe i uczynione sprawiedliwymi dzięki łasce Bożej i wpływowi Ducha Świętego. I mamy wszystko wyjaśnione. Wydaje się, że ta interpretacja pomoże nam zrozumieć, że tak naprawdę te duchy to są również konkretni ludzie z imienia i nazwiska, których Pan Bóg i Pan Jezus chce zaprosić do swojego królestwa. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo za to dokładne wytłumaczenie. To zresztą idzie w parze też z tym, że ci pierworodni, to przecież też w pewnym sensie może symbolizować to, że Jezus był tym pierworodnym, a my idziemy w Jego ślady. Jakby On jest tym, który nas tam w niebie reprezentuje. Wtedy w tym miejscu, gdzie dzieje się to, gdzie jest ta uroczystość tej intronizacji, czyli to, kiedy podeszliście do Syjanu, to właśnie tam podeszliście przez Jezusa jako pierworodni. Więc ta symbolika wydaje się tutaj w obu przypadkach spójna. Zdecydowanie czytając czy list do Hebrajczyków, czy inne fragmenty Pisma Świętego, to słowo pierworodny ma również więcej niż jedno dosłowne znaczenie. Bo wiadomo, pierworodny to jest ten pierwszy urodzony w rodzinie, w małżeństwie. Ale słowo pierworodny w Piśmie Świętym ma funkcję tytułu. Pierworodnym Bóg nazywał Efraima, który absolutnie nie był pierworodnym ani Jakuba, ani tej żony, która go urodziła. A więc to słowo obejmuje pewne określenie nadawane jako pewien tytuł. Ale chciałbym zwrócić uwagę może jeszcze na jeden bardzo istotny element, ponieważ list do Hebrajczyków szczególnie obfituje w zestawienie wydarzeń z historii narodu izraelskiego, począwszy od wyjścia z Egiptu,
poprzez długą historię wędrówki do Kanaanu i jego odniesienie do duchowej rzeczywistości. W tym fragmencie, który Błażej przeczytał, też to zestawienie jest. Mhm. Przypomniana jest historia narodu izraelskiego, do czego oni przystąpili, a do czego wy przystąpiliście. Paweł pisze przede wszystkim do odbiorców, w pierwszej kolejności do odbiorców, do których to było adresowane. I myślę, że takim dobrym wewnętrznym komentarzem do tego fragmentu będzie list do Efezjan, rozdział drugi, bo de facto wszyscy zbawieni, którzy żyli my, żyjąc dzisiaj, chodzimy po ziemi. Mhm. A tutaj z tego wynika, że przystąpiliście do góry Syjon. Maksymilian wspomniał to prorocze znaczenie, ale drugi rozdział listu do Efezjan wspomina, czy daje nam taką informację od wersetu 4 do 6. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy byliśmy umarłymi przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście, i wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Mhm. A więc przez wiarę, czasami mówię, że człowiek wierzący, uznający Chrystusa, to nogami pochodzi po ziemi, ale serce i głowę powinien mieć tam, gdzie Chrystus. Dokładnie. Prawda? I my przez wiarę przystąpiliśmy do tego zestawu, który tutaj tak obszernie Maksymilian wcześniej objawił. Oby nasza wiara była tak mocna, żebyśmy rozumieli, że przez wiarę w Chrystusie jesteśmy umiejscowieni w okręgach niebieskich. Tak jest. A więc przystępujemy do Góry Synaj. Przystępujemy do tego świętego miejsca rzeczywiście przez wiarę, jako ci, którzy są częścią zebrania pierworodnych, i wiemy, kim są ci pierworodni, wiemy, kim też są te duchy, i chwała Bogu za to. Idziemy dalej. Mamy też tutaj w tym tej historii jeszcze element Boga, Ojca, który siedzi na tronie i jest opisany tutaj jako sędzia. To jest też bardzo ciekawe. I tutaj jakby też dochodzimy do sedna tej wizji, która ma zarówno aspekt, jakby wydaje się, bardziej historyczny, ale też i, jak wspomniał Maksymilian, proroczy. Popatrzmy zatem, dlaczego tutaj się pojawia ten element Boga jako sędziego, chociaż niekoniecznie w takiej scenie tej intronizacji, inauguracji służby kapłańskiej, Bóg musi być postrzegany jako sędzia. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego właśnie jest ten element. A dla ułatwienia przeczytajmy dwa krótkie wiersze z Księgi Daniela. To jest Księga Daniela, 7 rozdział. I tam wiersz 9, a potem wiersz 13 i 14. A gdy patrzyłem, postawiono trony i usiadł sędziwy, jego szata była biała jak śnieg, włosy na głowie czyste jak wełna, jego tron jak płomienie ogniste, jego koła jak ogień płonący. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I potem jest napisane, że dano mu władzę i chwałę i królestwo. A więc pytanie, dlaczego właśnie Bóg jest tutaj pokazany, Bóg Ojciec, jako sędzia w tej scenie? Mogę? Jeśli mówimy o historii grzechu, zbawieniu, to sędzia jest potrzebny zawsze tam, gdzie jest kwestia sporna. I sędzia rozstrzyga problem sporu, a więc nie tylko sędzia wydaje wyrok skazujący winnego, ale sędzia też broni poszkodowanego. Dlatego informacja o sądzie nie zawsze jest informacją złą. Złą informacją jest dla przestępców, ale dobrą informacją jest dla tych, którzy są poszkodowani, de facto poszkodowanymi jesteśmy wszyscy, i dlatego zbawienie jako przebaczenie i uznanie na sądzie tego
przebaczenia jest sprawą decydującą o wiecznym losie ludzi. To przystąpienie do przymierza ma pewien cel, dlaczego to jest przytoczone. Między innymi we wcześniejszych fragmentach, werset 16, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw. Mhm. No i później w całym 13 rozdziale również są pewnego rodzaju napomnienia, zapewnień i nakazy. No i w tym momencie tutaj apostoł mówi, przystąpiliście do tegoś w przymierza ludzi sprawiedliwych, ludzi świętych. I kto ma o tym zdecydować? Ma właśnie o tym, kto jest właśnie tym sprawiedliwym, kto jest tym doskonałym, decyduje Bóg sędzia. Tak jest. I sąd. Sąd jest potrzebny, żeby zdecydować. Tak? Przecież on właśnie od tego jest. Bardzo proszę. Chciałbym powiedzieć, że list do Hebrajczyków, jak każda księga, jest podzielona na pewne części. List do Hebrajczyków ma dwie charakterystyczne różne części. Jedne to jest wykład, a drugie to jest zastosowanie. Mhm. I to zastosowanie zaczyna się w 10 rozdziale, 19 wierszu. Jest przez cały 11, potem jeszcze 12 rozdział i cały 12 i potem jeszcze aż do 13 końca. To jest ogromne, duże podsumowanie apostoła Pawła, którym celem jest, ja tu przeczytam jeden tekst 10 rozdziału. Gdybyśmy bowiem świadomie grzeszyli, 10 rozdział, wiersz 26, po tym jak otrzymaliśmy poznanie prawdy, to nie ma już dla nas ofiary za grzechy, ale pozostaje nam jedynie czekać na straszliwy sąd i na żar ognia, który pochłonie buntowników. Czytałem z przekładu ekumenicznego. I to sprawiało, że apostoł Paweł musiał dołożyć jeszcze ten element, żeby wzmocnić to, co już napisał, żeby dzieci wierni sobie tak to lekce nie poważali. Tak jest. Zresztą tam się przywieją różne elementy. Jest sędziwy, jest pewna analogia pomiędzy tym tekstem z Księgi Daniela a czytanym tekstem z listu do Hebrajczyków. Sędziwy, który się siedzi na tronie, otoczony aniołami, prawda? Jest tron, jest ogień, oznaka chwały, są pewne, jest symbolika ksiąg świętych i wreszcie jest Syn Człowieczy, który staje i w jednym, i w drugim fragmencie Pisma Świętego jest stawiony przed Bogiem. I jest to oczywiście opis sądu, który z jednej strony jest dobrą nowiną, bo przecież Jezus staje tam jako nasz pośrednik, tak? Ale też oczywiście jest to ostrzeżenie. Chciałbym powiedzieć, że również sąd Boży musi się odbyć, dlatego, że jak w każdym sądzie jest oskarżyciel i jest obrońca. I w tym przypadku szatan oskarża przez całe wieki, oskarża nie tylko tych, którzy nie wierzą, ale przede wszystkim tym, którzy zaufali Panu Bogu i chcą Mu służyć. I oskarża ich przed Bogiem za ich grzechy, za ich słabości, zaniedbania, etc. I ta sprawa musi być ostatecznie przed całym wszechświatem wyjaśniona. Czytamy dalej. Przechodzimy do 26 wiersza w tej chwili. Bardzo proszę o odczytanie. Może poproszę Ciebie, Maksymilianie. 26 wiersz 12 rozdziału Hebrajczyków. Jego głos wstrząsnął wówczas ziemię. A teraz oznajmię. Jeszcze raz poruszę nie tylko ziemię, ale i niebem. Tak jest. A więc tutaj ten przekład to podaję dosyć delikatnie, poruszę. Inne przekłady używają słowa wstrząsne, czyli mocniejszego słowa. Czyli widać, że Paweł mówi, że Bóg, tak jak kiedyś wstrząsnął górą, wtedy, kiedy Izraelici stali, Bóg miał objawić Boże prawo na górze Synaj, miał objawić prawo, tak, i teraz jeszcze raz muszę mówić w ten sam sposób i objawi się właśnie przez to, że wstrząśnie niebem i ziemią jeszcze raz. Popatrzmy na kilka jeszcze fragmentów. Poproszę o odczytanie z Księgi Ageusza, tam drugi rozdział i wiersze od 20 do 22. Może poproszę Ciebie, Błażeju, dobrze?
I powtórnie doszło Aggeusza słowo Pana 24 dnia tego miesiąca. Tak powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judei. Poruszę niebiosa i ziemię. Upadną trony królestw i zniszczę moc królestw pogańskich. Obalę rydwany i jeźdźców, także padną Rumak i ich jeźdźcy, jeden od miecza drugiego. Tak jest. Mamy jeszcze tutaj inne fragmenty, które są podobne w swoim brzmieniu. Psalm 96, Psalm 99, gdzie mowa jest o tym, że Bóg rzeczywiście dokona takiego wstrząśnienia. Pomyślmy nad tym, co to w takim razie oznacza. Wstrząsnąć ziemią, no oczywiście Bóg taką moc ma, ale czy to przypadkiem nie ma jakiegoś konkretnego znaczenia także w ramach listu do Hebrajczyków? Proszę Otóż bardzo. Ten czasownik wstrząsać jest używany również do przesiewania ziarna na sicie. Nie wiem, czy widzieliście kiedy, jak się przesiewa ziarno. Otóż wysypuje się na sito i plewy powinny odpaść. Ziarno, które jest odpowiednio nierozwinięte, powinna przelecieć przez oczka tego sita. Mhm. W związku z tym ten sąd jest odsiewem wszystkich ludzi, którzy zostaną na to sito położeni, odsiewem tych, którzy stanowią to ziarno Boże od plew, który Pan Bóg spali. Tak jest, dziękuję. To jest jedno znaczenie, ale mamy jeszcze inne znaczenia, także tego, co znaczy wstrząsnąć. Bardzo proszę. Nie wiem, czy odgadnę twoją myśl. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ktoś, parafrazując to zdanie, powiedział taką zasadę, że należy próbować podważać wszystko, aby zostało niepodważone to, czego podważyć się nie da. Nie da. I tutaj ten werset dokładnie to mówi, ten 27 wskazuje, słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi, czyli naruszalne, ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Ale dlaczego stały się naruszalne, czy takie przemijające? No grzech to spowodował. Grzech naruszył tą niewzruszoność. Mhm. I stąd wszystko, co zostało skażone grzechem. Możemy użyć takiego może trochę stomatologicznego przykładu. Kiedy choroba zaatakuje dziąsła, to ząb w chorym dziąśle chwieje się, mhm. prawda? Grzech spowodował właśnie to naruszenie podstawy, że rzeczy, które stworzone przez Boga dobre, ale okazały się naruszalne, mhm. chore. I dlatego Bóg przywróci to zdrowie, żeby rzeczywiście rzeczy, które stworzył, były niewzruszone. Tak jest. Dla tych, którzy nie rozumieją, albo dla których jest niewystarczające te porównanie z motoryką, ze wstrząśnięciem, jeszcze w 29 wersecie jest powiedziane, że Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Tak jest. Ogień trawi to, co da się strawić. I w Bibliach Warszawskich jest odnośnik do Izajasza 33:14, gdzie grzesznicy w Syjonie zlękli się, drżenie ogarnęło niegodziwych, bo kto może przebywać w ogniu, który pożera? Kto może się ostać przy wiecznych płomieniach? No i Izajasz podaje odpowiedź. Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze? A zatem jest to rzeczywiście opis tej wykonawczej części Bożego Sądu, który jest dobrą nowiną dla tych, którzy są wierni, Albo niepalni, albo niewstrząsalni. I złą nowiną dla tych, którzy niestety okażą się bardzo palni. Jeszcze mi przyszła jedna myśl, jeżeli można. Przepraszam wszystkich widzów, że muszą mnie tak często słuchać. Ale w każdym razie to też wstrząśnięcie jest synonimem trzęsienia ziemi. A trzęsienie ziemi ma taki wpływ na budowlę, że te budowle, które zostały niewłaściwie zbudowane, nie mają odpowiedniego fundamentu, w wyniku trzęsienia ziemi ulegają ruinie. Mhm. I jest przypowieść Pana Jezusa, że jeden budował na piasku, drugi budował na skalę. I w związku z tym nasze budowanie wierzących
zostanie na sądzie Bożym poddany trzęsieniu, aby sprawdzić, czy rzeczywiście na właściwej podstawie. A w tej przypowieści huragan spowodował to trzęsienie, tak tą próbę wytrzymałości, nienaruszalności. Ono się zresztą przejawia w różnych miejscach, kiedy jest Pan Jezus zmartwychwstaje, w różnych sytuacjach. Ale a propos tego, co niewzruszone, przeczytajmy 27 wiersz teraz 12 rozdziału. Bardzo proszę. Błażej. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Czyli jednak coś się ostanie, tak? Coś się ostanie. Mamy też kilka ciekawych fragmentów. Nie będziemy już ich wszystkich czytać, bo nie mamy na to czasu, ale sam 62, 3 wiersz, może odczytajmy ten jeden fragment, który mówi o tym, że w tym świecie, który jest wstrząsany, tak? Coś jednak pozostaje. Tam, gdzie ten grzesznik jest, gdzie jest wstrząsany i ziemia wraz z nim, bo przecież Księga Izajasza, 24 rozdział na przykład mówi o tym, że co, że ziemia, która, że grzesznik jest wstrząsany przez to, że Bóg przychodzi z sądem, ale ziemia, która była temu grzesznikowi podległa wraz z nim, tak? Czyli to tak jakby niebo i ziemia przemijały, ale czy do końca? Czytam z psalmu 62, werset 3. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przetoż się nie zachwieję. Tak jest. To nie zachwieje. Generalnie odnosi się oczywiście do tego, że jak się wszystko będzie chwiało, to ja się nie zachwieję. Tak? To ja się nie zachwieję. I pytanie, w jaki sposób Pan Bóg w takim razie zachowa ziemię i niebo? Bo niektórzy mają taką tendencję, żeby mówić, skoro Pan Bóg to wszystko tak wytrząśnie i ziemię i niebo, to nic z tego nie zostanie. Czy rzeczywiście? Czy Pan Bóg nie zapowiada nam czegoś na czas po odbyciu sądu? Ja myślę, że koronnym takim wersetem, informacją to jest Księga Apokalipsy, gdzie Jan słyszy to zapewnienie, oto wszystko nowym stworzę. A więc to nowe stworzenie to jest to niewzruszone stworzenie, które było założone już od samego początku, ponieważ Bóg nie planował grzechu, grzeszności, naruszalności. Mhm. I dlatego ten sąd dokona rozgraniczenia i ostaną się rzeczy niewzruszone. Dlatego to królestwo jest królestwem niewzruszonym. Będzie nowe niebo i nowa ziemia, ale ci, którzy są oparci na Jezusie, tam jest motyw opoki, tak? Bóg, który jest opoką. To, co nie przeminie, tak? Czyli słowo moje nie przeminie, opoka nie przeminie, kapłaństwo Chrystusa nie przeminie, to wszystko nie przeminie, to zostanie, a nowa ziemia i nowe niebo będą odtworzone właśnie na warunkach tego Mesjasza. Proszę bardzo. Ja chciałbym zacytować może z przekładu ekumenicznego ten wiersz 27, który wydaje się lepiej to wyjaśnia. Słowa jeszcze raz ukazują przemianę stworzeń, czyli przemianę tego, co Pan Bóg stworzył. Pan Bóg stworzył nie tylko niebo i ziemię, ale wszystko, co jest na obliczu tej ziemi. W związku z tym ma nastąpić przemiana, a nie ponowne stworzenie, które podlegają zmienności, aby trwało to, co niezmienne. A zatem wszystko na obliczu ziemi może zostać zmienione, ale nie zostaną zmienieni ci, którzy też byli stworzeni jako część stworzenia ludzie, bo ci zostaną zachowani i z powrotem odziedziczą tę ziemię. No. Tak jest. Mamy tutaj pewną ciągłość oczywiście, bo przecież natura, którą dzisiaj mamy, w jakiś sposób jednak się łączy z tą, która była w ogrodzie Eden. Może w sposób bardzo niedoskonały, ale jednak jakaś ciągłość jest. I kiedy Bóg to odnowi, to przecież jakaś ciągłość pozostanie, chociaż grzech zostanie całkowicie wyrugowany. No tak, dobrze. Ten motyw odnowienia też pojawia się w liście do Koryntian. To, co skażone, musi się przeoblec w to, co nieskażone, to, co śmiertelne, w nieśmiertelność. Tak jest. Niezastąpione, ale bardziej naprawione, przemienione. Przejdźmy do ostatniego w takim razie wiersza, który dzisiaj sobie omówimy. Wiersz 28. Odczytajmy go bardzo proszę, może Maksymilianie, będę ciebie... A ponieważ otrzymujemy królestwo niezmienne, trwajmy w łasce, dzięki której będziemy służyć tak, jak się Bogu podoba, z pobożnością i bojaźnią.
I tutaj mamy bardzo ciekawy motyw, bo to, że chrześcijanie wiedzą, że Bogu się powinno być wdzięcznym, to żadne nowum. Ale to, że trzeba być Bogu wdzięcznym w jakiś konkretny sposób, że Bóg nie oczekuje takiej pasywnej wdzięczności albo płytkiej wdzięczności, która jest tylko na ustach, ale oczekuje czegoś konkretnego, to jest coś znacznie bardziej wartościowego. Co to oznacza? Bardzo proszę. Ja często podkreślam różnicę pomiędzy podziękowaniem a wdzięcznością. Ponieważ podziękowanie to jest gest. Otrzymałem jakiś upominek, podziękowałem i na tym koniec. Sprawa załatwiona. Podziękowałem. Mhm. Natomiast wdzięczność jest postawą i używamy go w takim zwrocie: będę ci wdzięczny do końca życia. A więc wdzięczność jest, jest ciągłym wyrażaniem podziękowania. I to, co, na co zwróciłeś uwagę, właśnie w 13 rozdziale werset 15 i 16. Analogiczny, tak. Tak. Pokazuje, podpowiada wręcz, żebyśmy nie musieli się domyślać, żebyśmy nie musieli zgadywać. Paweł tu podpowiada, w jaki sposób możemy tą wdzięczność okazać. Mhm. I czytam tą radę dosłownie. Przez Niego więc, oczywiście przez Chrystusa, nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię, a więc wypowiedzi, ale to nie jest wszystko, bo za tym ma iść: nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Tak. A więc ja pozwolę sobie tak króciuteńko opowiedzieć pewne świadectwo. Rozmawiałem kiedyś z pewną panią, żoną lekarza, który już nie żyje. I ona opowiedziała, jaką zasadę miał jej mąż jako lekarz, bo wiecie, praktyka jest taka, że nieraz pacjenci z wdzięcznością przychodzą w kopercie. I gdy taki pacjent przychodził z wdzięcznością do niego, to on mówił: przyjacielu, to, co przeznaczyłeś dla mnie, jeśli chcesz okazać mi wdzięczność, przekaż w swoim środowisku komuś, kto jest najbardziej potrzebujący. Mhm. Wiecie, to jest właśnie wspaniały przykład zrozumienia wdzięczności. Pomóż komuś, kto jest najbardziej potrzebujący. To jest ta myśl z 13 rozdziału Listu do Hebrajczyków. Tak. Czyńmy Bogu, oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe. Bóg w tym miejscu mówi, że z Niego też nie powinniśmy się naśmiewać. Także jeżeli chcemy rzeczywiście oddawać Panu Bogu wdzięczność, to powinniśmy to robić tak, jak Jemu się to podoba. Bo Bóg jest Bogiem. Okażcie Mu nabożny szacunek i bojaźń, bo Bóg jest Bogiem. Jest naszym przyjacielem, ale jest też Bogiem. A zatem mamy tutaj rzeczywiście obraz tej wdzięczności, za którą notabene nie ma co się tu tłumaczyć, bo po tym, co dzisiaj studiowaliśmy, widać, że rzeczywiście jest za co być Panu Bogu wdzięcznym w tym fragmencie 12 rozdziału Listu do Hebrajczyków, gdzie nam tyle bogactwa tej treści apostoł Paweł przekazał o tym, co jest dla nas przygotowane i jak powinniśmy żyć. Chciałbym życzenie złożyć. Tak? Ja chciałbym życzyć widzom, a także nam tutaj zgromadzonym w tej sali, a także sobie samemu, abyśmy mogli znaleźć się w tym uroczystym zgromadzeniu jako duchy sprawiedliwe i doskonałe. Tak. Bardzo dziękuję za te piękne życzenia. Myślę, że jest to bardzo budujące studium. Dziękuję za wasz udział. Dziękuję za udział naszym widzom. Już zapraszam na kolejne, już 13, ostatnie studium dotyczące Listu do Hebrajczyków za tydzień. A my na koniec będziemy się modlić. Bardzo proszę. Niebieski Ojcze Boże, Wszechmogący nasz Stworzycielu i Ten, który utrzymuje cały ten świat, a także i nas, dziękujemy Ci za to, że wciąż mamy taką możliwość, aby studiować Twoje Słowo, aby się z Niego karmić
i aby czerpać z niego nadzieję, a także i siły w różnych trudnych i łatwych momentach naszego życia. Prosimy Cię, Ojcze Niebieski, o to, aby zesłał Ducha Świętego, aby nas prowadził przez kolejne dni naszego życia i aby nas szczęśliwie doprowadził do tego radosnego zgromadzenia przed tronem Bożym, abyśmy się tam mogli znaleźć, uwielbiając Ciebie, Ojcze, Ciebie, Synu Boży i Ciebie, Duchu Święty. Amen. Amen. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.